Przyjdź, Duch Święty, przyjdź przez potężne wstawiennictwo niepokalanego serca Maryi, Twojej umiłowanej oblubienicy. Przyjdź, Duchu Święty, przyjdź przez potężne wstawiennictwo niepokalanego serca Maryi, Twojej umiłowanej oblubienicy. Przyjdź, Duchu Święty, przyjdź przez potężne wstawiennictwo niepokalanego serca Maryi, Twojej umiłowanej oblubienicy. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Kiedy byłem na mojej pierwszej parafii jako kapłan w Klimontowie, jeździłem z parafianami do mogiły w Krakowie, do opactwa ojców cystersów, którzy w każdy pierwszy piątek miesiąca organizują czuwania nocne. Kiedy tam jechałem, nie wiedziałem, na czym te nabożeństwa polegają i różnie sobie je wyobrażałem. Więc co tam ludzi tak ciągnie, skoro przyjeżdżają nawet i 100 kilometrów każdego miesiąca, żeby tam być na tej modlitwie. I coś tam musi być. Kiedy pojechałem pierwszy, drugi raz, zauważyłem, że nie ma tam żadnych niezwykłości. Że nie ma tam jakichś okrzyków, jakiejś wielkiej radości, jakiejś takiej, wiecie, przyzwania mocy Ducha Świętego w sposób taki nadzwyczajny. Nie dzieją się też jakieś cudowne rzeczy, uzdrowienia, takie widzialne. I modlitwy takie bardzo proste, takie klasyczne. Różaniec, wystawienia Świętego Sakramentu, droga krzyżowa, koronki, jedna, druga, trzecia, litania. I ojcowie, którzy tam posługują, też w sposób taki bardzo prosty, zwyczajny, tłumaczą Ewangelię. Jednym słowem, nic nadzwyczajnego, nic, co nie działoby się w naszych parafiach takich zwyczajnych. Co jednak tam ludzi ciągnie? Czy miejsce, czy to sanktuarium Jezusa ukrzyżowanego? Co tam ludzi ciągnie? I doszłem do wniosku, że to, co ludzi tam ciągnie, to jest to, że tam jest czas. Że ludzie tam przyjeżdżają wieczorkiem już gdzieś tak od 18 do 20 się zjeżdżają. O 20 zaczyna się to nabożeństwo i trwa aż do rana, przez całą noc. O 24 jest msza święta. Cały czas jest możliwość skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania. Ludzie sobie siedzą, modlą się i spotykają Boga. Wiecie, dzisiaj chcę z wami powiedzieć wam o mszy świętej, o czasie mszy świętej, bo przechodzimy do już najważniejszego tego momentu, jakby centrum Eucharystii. I są tak zwane modlitwy eucharystyczne. Do Soboru Watykańskiego II od IV wieku obowiązał tylko jedna modlitwa eucharystyczna, tak zwany kanon rzymski. Wszystko jakby było takie same. Po Soborze Watykańskim II wprowadzono jeszcze 4 dodatkowe modlitwy eucharystyczne. Wprowadzono jeszcze mszę świętą dla dzieci, mszę świętą o pojednanie, modlitwę eucharystyczną o pojednanie. I wiecie, ta modlitwa eucharystyczna, ta pierwsza, ten kanon rzymski jest najdłuższy. I dlatego chyba też w parafiach tak rzadko spotykany. Kiedy pojawiła się możliwość drugiej modlitwy eucharystycznej, trzeciej, które są o wiele krótsze, kapłani często skracają mszę świętą, żeby ona się nie rozciągała, żeby była krótka, żeby ludzi nie odstraszyć od mszy świętej. Tak w cudzysłowie. I wiecie, czasami bywa tak, że człowiek przyjdzie na mszę świętą, jeżeli jeszcze tak spieszył się na tę mszę świętą, w ostatniej chwili przyszedł, że zanim się jakby ureguluje oddech, to już są czytania się skończyły, zanim się skupi, to już jest koniec homilii i potem jest ta modlitwa eucharystyczna i komunia, Pan z wami, idźcie w pokoju do domu. I człowiek wychodzi jakby
nawet się nie zdążył pomodlić. Takie jest wrażenie. Wiecie, to tak jak czasami w zimę przychodzimy zmarznięci, tacy jesteśmy strasznie zmarznięci i wchodzimy do ciepłego pomieszczenia i żeby się ogrzać, to nie jest jedna minuta, to trzeba po prostu się, musi przejść czas, takie pół godziny co najmniej, żebyśmy się rozgrzali. I też na odwrót, jeżeli przychodzimy rozgrzani, rozpaleni, cali, spoceni do chłodnego pomieszczenia, to znów musimy poczekać, żeby się ostudzić. I jeżeli nie ma tego czasu, pewnej ilości czasu, to człowiek jakby zanim się rozgrzeje, już musi wyjść w to zimno. Zanim się ochłodzi, znów musi wyjść w to gorąco. I ten czas, który spędzamy na mszy świętej, owszem, nie każda msza święta musi być taka długa. Tak jak ksiądz święty Jan Maria Wianej, on odprawiał mszę świętą dość krótko, pół godziny, bo potem katechizował, bo potem spowiadał. Z wielkim skupieniem odprawiał mszę świętą, taką codzienną i każdą. Ale one nie były zbyt długie. W odróżnieniu od ojca Pio, który odprawiał mszę świętą bardzo długo. Niezależnie od tego, jaki był kanon, czy pierwszy, czy ten drugi krótszy, odprawiał mszę świętą czasami i 3 godziny. Wcześniej się do niej bardzo długo przygotowywał, też tak jak święty Szarbel. I potem dziękował za tę mszę świętą. I kiedy odprawiał mszę świętą, to często się zatrzymywał, wpadał w kontemplację, w olśnienie. Przeżywał to jako spotkanie z Jezusem, który kona w Ogrójcu, który oddaje swoje życie na Kalwarii. I ludzie, którzy przychodzili na jego mszę świętą, im się te msze święte nie dłużyły. Oni wpatrując się w jego oczy, w jego postawę, w jego modlitwę, skupiali się także i dotykali tej ogromnej tajemnicy. Wiecie, w prawosławiu też msza święta trwa od 1,5 do 3 godzin, w zależności od tego właśnie, ile jest śpiewu. Wiecie, i msza święta prawosławna jest o wiele taka niezrozumiała, tak jak niezrozumiałą się wydaje msza święta łacińska dla wielu, którzy nie znają języka łacińskiego. I w mszy świętej właśnie tej prawosławnej, chociaż ludzie nie rozumieją, co się dzieje, chociaż nie potrafią jakby też zrozumieć nawet sensu słów, które są wypowiadane, jednak przez ten śpiew, przez tą powtarzane Gospodi pomiłuj, Gospodi pomiłuj, wchodzą w tajemnicę. I to jest wielka łaska, wejść w tajemnicę. Dlatego trzeba też zarezerwować czas i nie robić tego błędu, że wszystko musi być krótkie. Są takie miejsca, nad którym się trzeba zatrzymać, gdzie nie trzeba się spieszyć. Sami widzicie, jak nie jest dobrze, jak kapłan się spieszy. I też jak my się spieszymy, żeby jak najszybciej już się skończyło. Spotkać się z Bogiem, to trzeba mieć czas. I żeby wejść w tajemnicę, trzeba mieć czas. Niedziela jest takim dniem, kiedy mamy się czas, żeby się zatrzymać. Po to jest ten czas bez pracy, żeby się zatrzymać. I każda z modlitw eucharystycznych w niedzielę jest poprzedzana takim krótkim wezwaniem. Po tej modlitwie święty, 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 Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie, hosanna na wysokości. Kapłan mówi, zjednoczeni z całym Kościołem, uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Uroczyście. Uroczyście to nie znaczy krótko. Uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał. Największa tajemnica naszej wiary. I zesłał na apostołów Ducha Świętego. Apostołowie oczekiwali. Nie dawali Duchowi Świętemu czasu. Masz przyjść w przeciągu pół godziny, czy w przeciągu godziny. Ale długo modlili się, przyzywali Go, aż przyjdzie. On zna swój czas i nasz czas. On zna porę swego przyjścia. Dlatego msza święta jest czymś poza czasem. Czymś, co się wydarzało, co się wydarza
i co ciągle trwa, co ciągle przychodzi. My w mszy świętej wychodzimy na spotkanie w wieczności. Jeżeli to święty, święty, aniołowie śpiewają cały czas i my też będziemy śpiewać je, całą wieczność będziemy chwalić, to takie powstaje pytanie, czy to nie za długo? Czy się to nie znudzi? To, co piękne, co wspaniałe, nie nudzi się. Tajemnica, która dotyka twojego serca, nie będzie cię nudzić. Zapraszam was. Miejcie w przeciągu miesiąca taki czas na taką przedłużoną modlitwę, tak jak w mogile. Pojechać i nie dbać o czas. Mieć czas, kilka godzin, podczas której jest modlitwa wstępna, poprzedzająca Eucharystię i ta modlitwa po mszy świętej, tak jak w mogile. Od 20 do 24 modlitwa przed mszą świętą. O 24 msza święta. Po 24 znów modlitwa, zanurzenie się w Bogu. Tak jak na Krzeptówkach w pierwszą sobotę miesiąca gromadzą się ludzie, aby wynagradzać za grzechy przeciwko niepokalanemu sercu Maryi. I mają czas. I jest na to przewidziany czas. Tak i my wygospodarujmy sobie czas na tą uroczystą Eucharystię, gdzie będziemy mieli czas, gdzie nie będziemy się spieszyć, gdzie wyjdziemy poza czas. Bo to, do czego idziemy, to jest wieczność. I tu już jej doświadczamy na mszy świętej. Niech trwa wielka Eucharystia, wielkie dziękczynienie, wielka chwała już tu na ziemi. A na niebie, tutaj na ziemi pokój ludziom dobrej woli i chwała Bogu na wysokościach. Pan z wami. Niech was strzeże i błogosławił Wszechmogący Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.